kilka technik rozciągających dla mięśni, które bardzo często ulegają spięciu w przypadkach bólów, przede wszystkim szyi, osób, które siedzą dużo przy komputerze, w nienaturalnej pozycji, przy biurku, czytając dużo książek, siedząc bardzo dużo w telefonie w takiej oto pozycji. Będą to bardzo proste techniki, które powinny pomóc i należy je oczywiście stosować jak najczęściej. Pierwsze ćwiczenie. W pierwszej technice będziemy rozciągać mięsień czworoboczny grzbietu, część wstępującą. Jest ona tak naprawdę najważniejsza podczas pracy właśnie w przypadku bólów szyjnych. On bardzo często napina się w momencie właśnie długotrwałego siedzenia przy komputerze w złej pozycji, w wyciągniętej do przodu szyi. Także no, bardzo często jest on tak naprawdę takim podstawowym mięśniem, który się rozluźnia. Dlatego zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. No, pamiętajcie. Przede wszystkim, jeżeli chcemy rozciągać mięsień z tej strony, on ciągnie się w zasadzie od barku, idzie aż do szyi. Co będziemy robić? Będziemy przede wszystkim kłaść rękę po tej samej stronie, lecz przeciwną rękę, delikatnie rozciągając ten mięsień. Jeżeli poczujecie pierwsze tutaj rozciągnięcie w tej strefie, zatrzymajcie się. Wówczas, co jest ważne, należy delikatnie, dosłownie delikatnie popchnąć naszą głowę w tamtym kierunku, tak jakbyśmy chcieli, tak jak nasza ręka stwarzałaby opór do tego ruchu na 10 sekund. Uwaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, trzymamy teraz, bierzemy głęboki wdech. Przy wydechu delikatnie będziemy sobie rozciągać jeszcze bardziej ten mięsień. Uwaga, wdech. I wydech, na wydechu sobie go rozciągamy. Tak mniej więcej to wygląda. Należy to zrobić z 5, nawet do 10 razy, nie przestając. Na samym końcu, to jest bardzo ważne, żeby zaangażować antagonistów, wówczas bierzemy rękę po tej stronie, w tym momencie, jak już mamy rozciągnięty bardzo fajnie ten mięsień, i naciskamy, tak naprawdę ze zwiększą się na pewno, w tę stronę, no dosłownie 5 sekund i odpuszczamy. Robimy to samo z drugą stroną. No i popatrzcie, porównajcie sobie, czy zmieniło się coś, szczególnie jeżeli chodzi o ruchomość tej szyi. No i cóż, trzeba ćwiczyć dalej. Ok, przed nami drugie ćwiczenie. Będziemy tym razem pracować na mięśniu dźwigaczu łopatki. On również będzie miał duże znaczenie w przypadku takiej nieergonomicznej pracy chociażby, czy też długotrwałej protrakcji szyi. Jak będziemy na nim pracować? Tak samo, taka sama technika, czyli zaraz pokażę Wam pozycję. Będziemy długo, przez 10 sekund mniej więcej, utrzymywać delikatne napięcie głowy. Następnie rozluźnienie, pogłębienie tego zakresu ruchu. I na samym końcu będzie praca mięśnia antagonistów, czyli po kolei. Jeżeli będziemy pracować na tej stronie mięśnia dźwigacza łopatki, wówczas bierzemy przeciwną rękę na tę stronę, na której będziemy pracować, gdzieś mniej więcej na tył głowy, troszkę bardziej po lewej stronie. Co dalej robimy? Naszym zadaniem jest zepchnięcie naszej szyi, głowy w zasadzie, w stronę naszego przeciwnego biodra. Naprawdę biodra, kolana, nie ma to większego znaczenia w tym momencie. Do momentu tak samo pierwszego takiego uczucia rozciągnięcia. Co wówczas robimy? Robimy to samo co poprzednio, czyli będziemy pchali w naszą rękę 10 sekund. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Bierzemy głęboki wdech i na wydechu będziemy sobie pogłębiać ten ruch. Wykonujemy tak, jak mówiłem, 5, nawet 10 razy, by na samym końcu zrobić pracę mięśni antagonistów. Jak ona wygląda? Przekładamy rękę z tej strony na tę, przykładamy do czoła, w tej oczywiście pozycji rozciągniętej i na 5 mniej więcej sekund będziemy naciskać na tę rękę. Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i rozluźniamy. Ja to zrobiłem na 10 sekund z uwagi na to, że
Załóżmy, że była dosyć długa praca, tak jak mówię, 10 powtórzeń to już jest sporo. Te 10 sekund myślę, że w zupełności wystarczy. Mamy drugie ćwiczenie, czas na kolejne. Trzecią rzeczą, jaką zrobimy, to popracujemy sobie na powięzi karku, na mięśniach podpotylicznych, ale także też na górnej części odcinka szyjnego kręgosłupa. Co będziemy robić? Bierzemy, chwytamy nasz kark, w zasadzie naszą górną część szyi, taki chwyt właśnie łódeczkowaty, i łapiemy jak najwięcej tkanki, jak tylko potrafimy, właśnie tym chwytem wyciągamy ją, jakbyśmy chcieli po prostu odciągnąć tą skórę, tą warstwę powięzi i innych struktur jak najdalej od naszej szyi. Poczujecie na pewno duży luz po takich kilku autoterapiach. Staramy się zrobić to od samej góry po dół, w zasadzie troszeczkę poniżej naszej zazwyczaj koszulki. Pokażę to również na boku. Tak samo chwytamy jak najwięcej tych tkanek i wyciągamy do tyłu właśnie w taki sposób. Po kolei rozpracowujemy tą powięź karku, która jest bardzo często mocno napięta, właśnie w ten sposób. Kilka dosłownie razy, może nawet z 5 i powinno być ok. Przedostatnia technika, którą Wam pokażę, to będzie praca głęboka, ale również powięziowa. Będziemy pracować opuszczkami palców 2-5, czyli wszystkich oprócz kciuka, w ten właśnie sposób, jaki pokazuje od guzowatości piszczeli, którą na pewno wyczujecie, ponieważ jest to zauważalna wyniosłość. Przesuwamy opuszkami palców wzdłuż mięśni prostownika grzbietu. Są one zlokalizowane tuż obok wyrostków kolczystych kręgosłupa. Na pewno je poczujecie. Tuż obok nich będą takie dwa podłużne pasy, wzdłuż których będziemy dosyć mocno pracować. Jednostajnym, powolnym ruchem możemy dodać komponentę naszego zgięcia w szyi, aby jeszcze bardziej rozciągnąć tutaj te wszystkie struktury. Na pewno zauważycie, że wraz ze zgięciem szyi te naciągnięcia będą jeszcze bardziej odczuwalne. Mamy za sobą cztery proste techniki. Pracowaliśmy już na mięśniu czworobocznym grzbietu, mięśniu dźwigaczu łopatki, pracowaliśmy powięziowo na powięzi szyi, pracowaliśmy również powięziowo i głęboko na prostowniku grzbietu w części szyjnej. Czas teraz na pracę na mięśniu mózgowo-obłoczykowo-sutkowym. Tym razem już będziemy pracować na przodzie szyi, a nie na tyle. Jak go zlokalizować przede wszystkim? Nie jest to trudne. Szukamy sobie oczywiście mostka, czyli naszego tutaj wgłębienia, powiedzmy górnej części. Skręcamy głowę, będziemy pracować na prawym mózgowo-obłoczykowo-sutkowym, czyli skręcamy ją. Widzicie, że wypukla się ścięgno tego mięśnia. Możecie sobie go przeanalizować, jak odjdzie, to coraz grubszy będzie na pewno ten mięsień. On będzie docierał praktycznie że do ucha, do wyrostka sutkowatego. Będziemy na nim pracować, a jak będziemy pracować? Troszeczkę inaczej. Skręcamy się, tak jak przed chwilą Wam pokazywałem, łapiemy go w troszkę grubszej części i szukamy punktów, które będą bolesne. Patrzmy. Tutaj na tej wysokości gdzieś będą punkty bolesne. Co należy z nimi zrobić? Jeżeli coś Was zaboli, faktycznie, w którymś z tych miejsc, wystarczy go złapać takim chwytem szczypcowym, tak? To nie powinno boleć, nie powinno Wam też przeszkadzać podczas mówienia, jak zresztą mówię. Ja normalnie mówię, wszystko jest ok. Oczywiście za głęboko też nie złapali go, później mamy tutaj już tętnice i inne rzeczy, o których trzeba pamiętać. Także dosyć powierzchownie pracujcie. Na pewno łatwo go zlokalizujecie. Łapiemy taki mięsień w tym miejscu bolesnym i powoli oddychamy sobie, czekamy, aż ten ból po prostu nam odpuści, tak? Całkowicie najlepiej. Chyba że będziecie go paznokciami wbijać, no to wiadomo, że ten ból jest troszeczkę inny. Jeżeli zneutralizujecie ten ból, jedziecie po prostu wyżej i szukacie kolejnych napiętych partii struktur, które są bolesne. Przerabiacie sobie cały mięsień, robicie to samo z drugą stroną. No i tyle tak naprawdę. Na samym końcu, ewentualnie, jeżeli chcecie jeszcze poprawować na tym mięśniu, możecie sobie znowu go zlokalizować i przejechać sobie
kciukiem w górę. Do samego.